Siema! 3 miesiące temu stworzyłem z modów najbardziej realistycznego i najtrudniejszego Wiedźmina, jakiego można było zrobić. Był on cholernie ciężki, a z samym jednym utopcem potrafiłem walczyć czasami prawie 5 minut. No to jest niewykonalne! Ale w porównaniu do dzisiejszego odcinka, tamten film to była przechadzka po parku, ponieważ postanowiłem przejść Wiedźmina na najcięższym poziomie trudności, bez zbroi, bez miecza, używając tylko rąk i petard. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie i jesteście tutaj nowi, i wpadnijcie na Giga, Turbo, szefowego wiedźmińskiego Discorda, Wielka Redania. A my, bez zbędnego przedłużania, spróbujmy pokonać Wiedźmina w tym najtrudniejszym challenge'u, z jakim do tej pory się mierzyłem na tym kanale. Zacznijmy sobie od omówienia zasad dzisiejszego challenge'u. Zasady są w miarę proste. Nie mogę zakładać żadnej zbroi, używać żadnego oręża i używać żadnych znaków. Mogę za to w tym odcinku używać potek, petard i oczywiście lewego sierpowego Geralta i mózgu. To nawet jest tu wymagane, bo czasem na naprawdę kreatywne sposoby trzeba było tutaj przechodzić Wiedźmina. A więc zacznijmy dzisiejsze wyzwanie. Oczywiście z początku skipnąłem tutorial walki, więc w prologu takowej nie uświadczyłem. Na Kaer Morhen napadł Dziki Gon i jest to oczywiście moment, kiedy Geralt się budzi i okazuje się, że to wszystko to był tylko i wyłącznie sen. Zaczynamy rozmowę z Vesemirem, rozmowę przerywają nam jednak gule. Walka ta kompletnie nie jest obowiązkowa i możemy od niej po prostu uciec, tak jak zrobiłem to ja. Ja? Poszedłem regularną ścieżką, którą zazwyczaj udaje się z Vesemirem, i zaraz po przekroczeniu mostu aktywowała mi się cutscenka z atakiem gryfa. Jednocześnie skipnęła mi się poprzednia część zadania, czyli pokonać gule. Porozmawiałem sobie z kupcem i udałem się do karczmy. Po drodze zbierając różnego rodzaju zioła i rośliny, które potrzebne były mi na petardy czy eliksiry, czy po prostu na sprzedaż. A czy zioła jest w ogóle sens zbierać i chodzić tu? Nie wiem, ale pozbieram. Bo z sianem, szczególnie na samym początku, było bardzo ciężko. Kiedy przybyłem do karczmy, stanąłem przed najważniejszym wyborem chyba w całej grze. Dobra, czy inwestujemy w Gwinta? To jest świetne pytanie. Ostatecznie niestety, ale w tej rozgrywce, z Gwinta zrezygnować musiałem. Popytałem o Yennefer ludzi z karczmy oraz pana Lusterko. Ten zdradził mi, że widział Yen, a ta udała się do garnizonu. Wyszedłem więc, planując tam podróż. Jednak zostałem zaatakowany przez lokalnych rzeźmieszków. Na jednego z nich użyłem Axii, a z dwoma poradziłem sobie na spokojnie. Już z gusłami zaczyna na niego! Ci wieśniacy to zawsze tyle razy słyszeli te historie o tych wiedźminach zabijających tam 20 żołnierzy widelcem, a oni nadal to samo. Nadal tutaj nie dają wiary tym opowieściom. Ta walka też w ogóle nie jest obowiązkowa, ale z doświadczenia wiedziałem, że ona jest strasznie łatwa, więc rozgrzałem delikatnie kości. Nigdy się nie nauczę, że wiedźmin to taki serwis. A po pokonaniu przeciwników zobaczyłem, że kupiec, na którego napadł gryf, rozłożył już swoje stanowisko. Więc udałem się sprawdzić, co tam ma za szynkwasem. No będziemy musieli... Pierwszy raz w życiu w ogóle pójdę pod alchemię, nie? Tak swoją drogą. Nigdy nie szedłem w Wiedźminie pod alchemię. Zawsze po prostu czerwone drzewko i klikanie jednych przycisków. Zajebiście mi to szło. Muszę przyznać, taki sobie jestem w klikanie przycisku jednego. Miał stronnicę na odwar z gryfa i postanowiłem ją zakupić. Zaraz po tym udałem się do nilfgaardzkiego garnizonu. Lecimy zapytać nilfgaardzczyków, gdzie jest Yennefer. Po drodze spotkałem mojego ulubionego utopca, z którym to walkę w odcinku Nie uwierzysz co zrobiłem z Wiedźminem 3 toczyłem jakieś 5 minut. Pamiętam tego utopca. Aż się muszę na nim zemścić. F5. Chodź tu. Zobaczymy, czy jestem w stanie... 4. poziom. Dupa, nie jestem w stanie go pokonać. W 4. poziomie? Jakie utopca pokonam? Jak ja mu zadaję dosłownie... 0 chyba. W tym wypadku jednak mógłbym spędzić tu godzinę i nic by to nie dało. Nie dałem rady, nie. Ale dużo mnie to by nic nie dało i tak. Uświadomiwszy sobie, że bez petard nie będzie petardo odcinek, szybko udałem się do garnizonu. Obóz wojskowy. Miejscowi mają wstęp tylko za pozwoleniem dowódcy garnizonu. A wyglądam ci na miejscowego? Wyglądasz na kogoś, kto sprawia kłopoty. Tam spotkałem się z nilfgaardzkim dowódcą, który powiedział mi, że zdradzi, gdzie jest Yen, jeżeli tylko pomożemy mu ubić nękającego lokalną okolicę gryfa. Ty, a jak my...
A jak my gryfa ubijemy? Żeby tego gryfa zabić, wpierw musiałem go w ogóle zwabić. Potrzebowałem zatem nastawić na niego pułapkę, więc udałem się do Tomiry zapytać, gdzie znajdę szakłak. No ostatni raz jak byłem u Tomiry, to się dziwnie skończyło. Co się dzieje? Z kolei, jeżeli nie widziałeś tego odcinka, to nazywa się on Wgrałem 33 najgłupsze mody. Link do niego pewnie wyskakuje ci teraz w prawym górnym rogu. A i w ogóle za każdym razem po tamtym odcinku, A właśnie! Zobaczcie co jest na tym. Serduszko jest przy Tomirze. Od tej modyfikacji jeszcze pieprzonej. Za każdym razem jak ładuję Wiedźmina, wyskakuje mi ten Wiedźmin z dickiem, nie? Poważnie, cały normalnie roznegilizowany. Po rozmowie z Tomirą zajrzałem też do jej sklepu, a w nim znalazłem sporo ciekawych i przydatnych rzeczy. Ostatecznie kupiłem odwar z trolla, saletrę, calcium ecum i wykonałem petardę kartacz, która zadaje obrażenia przy rzuceniu, oraz petardę samum, która na chwilę oślepia przeciwników przy trafieniu. Ale drogie, co to jest? Nie wiem, jakieś gówno. Dobra, mamy petardy. Bywaj. Także jest szansa na... zabicie gryfa. Po zakupach u Tomiry udałem się do myśliwego, który miał pokazać mi gniazdo tego całego gryfa, abyśmy mogli dowiedzieć się o nim troszeczkę więcej. A ten tak właśnie zrobił. Gniazdo gryfa, czy raczej to, co z niego zostało? Po drodze odwiedziłem chyba wszystkie krzaki w okolicy, jakie były. Desperacko potrzebowałem ziół oraz odwiedziłem też wszystkie miejsca mocy, jakie mogłem na tej mapie. Jedyne jakie nie aktywowałem, to te na cmentarzu. Chociaż wierzcie mi, wiele razy próbowałem zabić tego ducha, bo nawet jeden punkt do wydania w jakieś drzewko, więcej w tym gameplayu, jest praktycznie na wagę złota. Ostatecznie musiałem jednak odpuścić. Kurde, najgorsze, że on się wraca tu. Z bez sensu. W jednym miejscu mocy próbowałem pokonać nawet niedźwiedzia pięściami, ostatecznie jednak, jak się domyślacie, nie udało mi się. Ale jak się nie da siłą, to da się sprytem. Więc próbowałem podejść do tego wszystkiego taktycznie. I jak widać, misja zakończyła się sukcesem. W końcu, ostatecznie przyszedł czas na pierwszą walkę z bossem. Uważaj! Dobra, więc czas na pierwszy test. Kusy schować nie mogę. Czy Wesemir mu coś robi? Coś robi. Także generalnie wystarczy tylko stać obok i nie dać się trafić. Gryf królewski. W tym gameplayu to był akurat nowy rodzaj gryfa, nazywał się k***wski, ponieważ ja pierchruper, jak ciężko było go zabić. Chrystusie Nazarejski. Znaczy może nie do końca było ciężko, bo w sumie nie ja go nawet zabijałem, ale strasznie małe obrażenia zadawał mu Wesemir, a ja przez cały ten czas musiałem stać wystarczająco blisko walki, by Wesemir zadawał mu obrażenia i wystarczająco daleko, by gryf nie stwierdził, że zada obrażenia również i mnie. Czyli trzeba iść w odpowiednią odległość, na tyle blisko, żeby walka się toczyła i na tyle daleko, żeby mnie nie brał w niej udziału, na przykład jak ja stoję tutaj. Ostatecznie walka moja z gryfem polegała na uciekaniu przed nim, czasem ryzykowałem też zbyt dużo i prawie kilka razy mnie nawet dorwał. W końcu jednak zostało mu kilka HP, a zwycięstwo było moje. No powiedzmy, że nasze. Aleśmy go ubili. Pokonany bosik. Zarąbiście. Nieźle, nieźle. Chociaż parę rzeczy mógłbyś poprawić. Na przykład? Cięcie w ósmą za bardzo markujesz. Cięcie w ósmą to ja chyba robiłem tak zwaną drzemkę do ósmej, jak się tu Wesemir bił. To było moje cięcie w ósmą. Udałem się zatem odebrać nagrodę i informacje od lokalnego sierżanta. I udałem się do karczmy, gdzie czekać miała na mnie kolejna walka. Aha, a my tu walkę... O kurw! Przecież tu jest walka! Ja pier... Ty mnie puszczaj! O nie, 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 nie! Kurwa, ja nie mam nawet tych! Walka z tymi bandytami na pięści okazała się jednak mało skuteczna. Wczytałem więc grę i poczułem moc petard. Zobaczymy, czy są gotowi na walkę z Wiedźminem. O kurw! A po wygranej walce odwiedziła nas Yen, która zabrała nas do zamku w Wyzimie. Oczywiście cały ten zamek przy okazji okradłem z czego tam tylko można było i potem udałem się do Velen. Tam porozmawiałem z lokalnym karczmarzem, uniknąłem walki i udałem się do wsi Rudnik,
która zaatakowana została przez dziki gon. Zupełnie inne powietrze. Tutaj było dużo jakby tych psów chyba. Wejść do głębokiej piwnicy. Kurwa, ja mam jednego kartasa. Trzeba dobrze rzucić. Akurat stoją tam. Trzeba dobrze wymierzyć, to jest jedyna szansa. Spoiler, rzuciłem tragicznie. Ja pierd... Ale za to za każdym razem, kiedy rzucałem w te psy petardą, mogłem potem odbiec od tamtego miejsca, przemedytować, odnowić petardy i rzucać nimi w psy znowu. A te na szczęście nie respiły się na nowo. To będzie też bardzo często wykorzystywana przeze mnie taktyka, którą wtedy odkryłem. Petardy, ucieczka, medytacja, no i cykl od nowa. Udałem się zatem do tego całego agenta. Niestety na miejscu znalazłem tylko pół agenta i notatki mówiące, że powinniśmy się udać do barona. Potem przejąłem na chwilę władzę nad Ciri i ustaliłem sobie, że żeby oczywiście było trudniej, Ciri też musi mieć jakieś ograniczenia. Skoro nie możemy ściągnąć jej miecza, niestety ściągnąć jej ciuchów. Uhuhu! Co ja widzę, widowie? Oczywiście po to, by dostawała więcej damage'u, to chyba w jej przypadku będziemy tylko i wyłącznie korzystać z mocy. W tej sekwencji gry jednak mocy używać nie mogłem w ogóle, więc pozbyłem się tamtejszych potworów normalnie. I była to oczywiście bułka z masłem. Odzyskaliśmy kontrolę nad Geraltem i udałem się do guślarza, gdzie czekała na mnie najbardziej przeze mnie znienawidzona misja. Misja na ratunek księżniczce. No nienawidzę tej misji. Chodź, wracamy do guślarza. K***a, wilk. Chodź tu. No chodźże! Co on robi? Gdzieś ty polazła. Chodź tu. Ja ale no nienawidzę tej misji z tym... I ona się cofnęła. No zajebiście, no idziesz? Niedźwiedź. Uciekaj, głupi zwierzaku. Też uciekam, chodź tu. No rura, k***a, dzwoneczek, przecież ja mam tylko kartasza. No jak widać nie poskutkowały, nie starczyło na pieprzonego niedźwiedzia. Chodź tu, taś. Nie pierdziesz, że ja muszę zabić niedźwiedzia. Ha, full HP ma, po petarcie kartacz. I szósty poziom, jak ja mam drugi. No nie, no proszę, księżniczka, proszę, kury. Ja pierd... Bo ona się nie ruszy, tak? Ała. Puszczaj. Dobra, chodź. Chyba się uda. To była najbardziej denerwująca misja ever. Nienawidzę tej misji z tą księżniczką. Nienawidzę. Strasznie mnie wkurza ta misja. Nigdy jej nie lubiłem. Baron się nawalił, a ja musiałem mu przemówić do rozsądku. W tym wypadku pięściami. No i co teraz? Będziesz się jeszcze kiedyś krzywił, przywódcę? Nigdy nie będę! I tak ci nie wierzę! Kiedy to zrobiłem, udaliśmy się do jego zmarłej córki. I tu... W sumie tak naprawdę czekały na mnie dopiero pierwsze schody, ponieważ zwyczajnie w świecie pokonanie tego porońca było niemożliwe. Brak miejsca na medytację sprawił, że petardy mi się szybciutko kończyły, a my, umówmy się, z pięści na najwyższym poziomie, przykładowo tym takim duchom, zadawałem dosłownie jeden HP. Spędziłem w tym miejscu godziny i ostatecznie nie udało mi się tego zrobić. Nieważne jaki sposób nie próbowałem, czy bezpośrednio atakować porońca, czy próbować go odczarować i walczyć z duchami, nic nie dało się zrobić. A kiedy myślałem, że jestem już blisko, okazywało się, że to dopiero początek. Wiecie, wczytuję to. Nie no, tutaj to nie no. Nie, bez szans. Ostatecznie udałem się ulepszyć cały swój ekwipunek. Pochodziłem po całej mapie, próbując ogarnąć jak najlepsze petardy, jakie tylko aktualnie jestem w stanie zdobyć. A kiedy miałem już spory zapas, powróciłem. Dobra, plan taki sam. Mamy teraz trochę więcej petard. I znowu, dostałem na dziurę. Ta misja jest niewiarygodnie ciężka do zrobienia. Zrezygnowałem więc z wątku barona i udałem się zatem wykonać inną misję główną. Dostępną w Velen. Trzeba było odnaleźć czarodziejkę Keirę. Kiedy ją odnalazłem, wyruszyłem z nią na przygodę do jaskiń. Oj, to była przygoda. W jaskini, do której się udałem z Keirą, było naprawdę sporo zjaw. Jednak walka w większości z nimi była opcjonalna, więc ją pomijałem. Natknąłem się też na golema. Okazał się on czasochłonnym przeciwnikiem, jednak nie trudnym. Ale zaraz potem natrafiłem na dziki gon i ich otwarte portale. Oj, no to było. O nie, a teraz będzie walka z tymi... z dzikim gonem i portalami. Z psami dzikiego gonu.
To była zdecydowanie przygoda, nie mniej spektakularna niż ta z Baronem. Wydawałem punkty umiejętności i próbowałem dosłownie każdej możliwej kombinacji umiejętności. Oczywiście nie będę wam teraz tego wszystkiego pokazywał, ale wczytywałem grę jak popierdzielony. Za każdym razem próbując znaleźć te kilka HP więcej lub te kilka damage'u więcej. Pokonanie ogarów dzikiego gonu okazało się jednak niewykonalne. I niestety, ale was zawiodłem. Po takim czasie, jak widzicie teraz na ekranie, stwierdziłem, że nie da się tego przejść, używając tylko i wyłącznie petard. Nie da się po prostu zajść dalej, jest to niewykonalne. Nie da się, ponieważ ilość ogarów wychodzących z samych portali jest większa niż ilość petard, które mamy przy sobie. Nie mając więc innej głównej misji, odpuściłem, poległem. Ale uznałem, że nie zaszedłem tak daleko, by się teraz tak poddać na maksa. Nie teraz. Uznałem zatem, że to petard. Od teraz zaczniemy używać igni. Myślę, że gdybym od początku używał igni, to spokojnie dałoby się tą grę przejść, nawet bez żadnych petard. I myślę, że tytuł brzmiałby dużo lepiej niż brzmi i byłoby zdecydowanie mniejsze zamieszanie. Ale i tak wyzwanie z przechodzenia Wiedźmina z samymi petardami i igni okazało się, wierzcie mi, trudniejsze niż przypuszczałem. Szczególnie właśnie w tej sekwencji walki. Także skoro do tej pory graliśmy bez znaków, czas na znaki, bo trzeba po prostu, bo inaczej tego nie przetrwamy, tak? Musimy zacząć używać znaki, żebym ja chociaż pobiegał prawo-lewo, bo to jest coś, co mogę używać zawsze. Kiedykolwiek, cokolwiek się nie stanie. Poświęciłem naprawdę sporo czasu, by się stamtąd wydostać i wiele razy złapałem się na tym, że brakowało dosłownie jednej petardy, by ostatecznie pokonać wszystkich przeciwników. Jednak bez niej te nadążały się regenerować, a ja byłem zmuszony wczytywać grę jeszcze raz. Ostatecznie udało mi się wygrać z tymi zakupionymi umiejętnościami. Przejście tych samych ogarów zajęło mi tyle, co widzicie na ekranie. I mimo tego całego czasu spędzonego w walce z ogarami, to nie był koniec. Bo po chwili czekał na mnie boss. Hello, motherfucker. Nitral. To był kolejny przeciwnik. Na szczęście posiadałem teraz Keirę, która walczyła ze mną. W tym wypadku i zadawała całkiem sporo obrażeń. Boss ten miał w zwyczaju mylić mnie kilka razy, bo kiedy myślałem, że już go mam, okazywało się nagle, że kij mi w oko, a ten regenerował całe swoje życie od nowa i tak dwa razy. Ale po kilkunastu minutach udało mi się go ubić. Znalazłem notatki Avalaha i czas było udać się dalej. Znasz te wiedźmy? Nie, nigdy ich nie spotkałam, ale czytałam o nich. W jednej z chat w wiosce znalazłam stary manuskrypt. Była tam mowa o tym, że miejscowe czarownice chodziły czasem na krzywuchowe moczary. Były pośredniczkami między wieśniakami a paniami lasu. Udałem się zatem do sierocińca na bagnach. Tam też musiałem stoczyć kilka walk z topielcami i babami wodnymi. Walka z nimi była umolna, ale ich porażka była tylko kwestią czasu. Spotkałem Janka, spotkałem też panie lasu, a te kazały udać mi się na szepczące wzgórze. O kurde, misja szepczące wzgórze teraz. Pająki, wszystko tam jest. Szepczące wzgórze nie okazało się wcale takie ciężkie, bo do środka zakraść mogłem się cichaczem, unikając praktycznie walki z każdym. Aktywowałem tamtejszy punkt mocy, porozmawiałem też z całym tym duchem lasu, a z tych dwóch odcinków, które teraz widzicie, dobrze wiedziałem, kim on jest i jak sprawić, by z nim nie walczyć. Jak chcecie sobie obejrzeć, to prawy górny róg. Ostatecznie przechytrzyłem ducha lasu i wykonałem misję praktycznie bez żadnej walki. No, może nie licząc jednej baby wodnej, no i kilku utopców. Udałem się zatem do sierocińca, pogadałem sobie z paniami lasu, przejąłem na chwilę kontrolę nad Ciri, ale też uniknąłem walki, bo dobrze wiedziałem, że można po prostu biec przed siebie i zadanie mi się zakończyło. Czas udać się było zatem z powrotem do Barona. No to wydaje mi się, że wracamy do Barona. Jesteśmy chyba na to gotowi. Plan był prosty. Zabić porońca. Droga jednak okazać miała się, nawet używając igni, potwornie męcząca. Oj, on się leczy, leczy się. A na tej misji upadłem mnóstwo razy. Nawet z igni. Sporo razy brakowało mi też dwóch petard czy jakiegoś eliksiru, by ostatecznie tego porońca pokonać. Ale w końcu, po naprawdę długim czasie, udało mi się go zabić. Chyba nigdy autentycznie się tak nie cieszyłem w grze z zabicia jakiegoś bossa jak wtedy. W międzyczasie, żeby móc w ogóle ubić tego skurczybyka, autentycznie musiałem odwiedzić wszystkie miejsca mocy, kupić
wszystkie najlepsze eliksiry, odwary i schematy petard. I dopiero wtedy udało mi się to zrobić. Wyobraźcie sobie, ile to w ogóle było biegania po mapie. Ale ostatecznie no warto było. Warto było w sumie fest. Wątek Velen w tamtym momencie został ukończony i czas był na Nowigrad. Lokalne menele spuściły mi w pierdziel i udałem się do domu Triss, potem do zgniłego Gaju, a potem pomogłem Triss w deratyzacji szczurów. Nie czekała na mnie pierwsza walka z łowcami czarownic. W końcu, bo po raz pierwszy mamy okazję przetestować to igni na przeciwnikach ludzkich i myślę, że będzie działać całkiem nieźle. Powinno topić im pancerz za każdym razem, kiedy ich podpalę. Na dzieciaczku. Walka ta nie była ciężka, a ja uwinąłem się praktycznie w minutę. Poszedłem znaleźć Oneiromantkę, ta przyśniła mi Jaskra, a ja udałem się do miejsca, gdzie potencjalnie miał przebywać. Następnym razem nogi z dupy, bo wyrywam i wsadzę w żyć, aż wam gębą wyjdą! Ostatecznie nie spotkałem tam jednak Jaskra, a Zoltana, gdzie razem z nim stoczyłem walkę z lokalnymi bezdomnymi. Udałem się do Dijkstry, gdzie stoczyłem walkę z lokalnymi rzezimieszkami, co napadli na łaźnie. No nie jest to aż takie łatwe. Trochę ta walka trwała, bo powiem wam tak szczerze, że to igni to tam za dużo damage'u nie zadaje, ale się udało. A potem udałem się szukać Juniora. W celu znalezienia go udałem się do kasyna, gdzie stoczyłem walkę, oraz na arenę, gdzie również stoczyłem walkę, a nawet walki. Było ich naprawdę sporo, a same walki były ciężkie ze względu na to, że nie mogłem w ich trakcie sobie po prostu przemedytować i odnowić sobie petard i eliksirów. Zatem praktycznie wszystkich przeciwników musiałem pokonać używając tylko igni. Ty w sumie miałem go zabić, ale chyba dobrze, że go nie zabiłem, bo nam pomoże trochę w walce z psami. A też on chyba no z tą pomocą to średnio. Gusta wronę, no pomóż kur... Nawet z pieprzonym niedźwiedziem biłem się na pięści. Walki te były zdecydowanie pełne emocji. Dobra, to podpalamy, podpalamy. Bum! Się też podpaliłem, zajebiście. A po pokonaniu wszystkich przeciwników i tak musiałem później pokonać jeszcze ekipę Igora. No bijemy, bijemy, bijemy. A tego Igora ten tak przytulił ze szczęścia. Z ekipą tą też się namęczyłem, bo jeden z nich miał tarczę i za cholerę nie mogłem go pokonać. W końcu jednak mi się udało i czas był na rundę drugą. Bo do miejscówy wpadli jeszcze ludzie Tasaka. Ta walka jednak była troszeczkę łatwiejsza. Po walce udać się musiałem do siedziby Juniora, gdzie oczywiście również czekała na mnie walka. Znalazłem Juniora, udałem się do Mengego, też obyło się tam bez walki, a potem znalazłem w końcu Jaskra. A i jeszcze w międzyczasie w wątku Velen udałem się też z guślarzem i wykonałem ten cały rytuał krwi, gdzie musiałem przede wszystkim zadbać o to, by te duchy tam nie gasiły ognisk. Udałem się na Skellige, podsumowałem wszystko, co do tej pory dowiedziałem się w rozmowie z Yen i ukradliśmy maskę Uroborosa. Dowiedziałem się, że więcej na temat Ciri wiedzieć będzie niejaki tchórz, więc udałem się do tego ogrodu Frey, gdzie go można było podobno znaleźć. Tam obudziliśmy Skiala, a ten opowiedział nam o tym, co się wydarzyło z Ciri. Przejąłem nad nią ponownie kontrolę, tym razem mogłem jednak używać mocy, więc używałem tylko jej. I wątek Skellige mi się zakończył. Udać musiałem się po Umę, a przede mną dopiero stały wyzwania, postaci bitwy w Kaer Morhen i praktycznie czas był pokonać wszystkich bossów, jakich mieliśmy w gierce. To była więc część pierwsza i wierzcie mi, dużo nudniejsza od części drugiej, która pojawi się na kanale za zapewne kilka tygodni. W następnym odcinku to dopiero zadzieje się syf. Ostatecznie zbudowałem taki build, jak widzicie, i byłem gotów na walkę z dzikim Gonem. Szybka inwestycja w zwiększoną tolerancję i oczywiście zwiększyłem sobie szansę podpalenia. I teraz nasza moc znaków to plus 72. Zadajemy z igni 160, ale szansa na podpalenie to jest 100%, co jest zajebiste. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie i wpadnijcie na Giga, szefowego wiedźmińskiego Discorda, gdzie zawsze info o jakimś moim durnym pomyśle leci jako pierwsze. Discordowcy wiedzą pierwsi. A my widzimy się w następnym. Do zobaczenia. Pamiętajcie ratować planetę. Używajcie papierowych słomek i jakiegoś innego gówna. Do zobaczenia. Pa, pa.